Witajcie widzowie, jesteśmy na rajdzie Węgier, jesteśmy po pierwszym dniu rajdu Węgier, dniu w trakcie którego mieliśmy odcinek free practice, odcinek kwalifikacyjny i pierwszy super OS odcinek na torze wyścigowym Rabocsi z Ring, około 15-20 km na południowy wschód od Nirekhazy, od bazy rajdu. I zacznijmy może od omówienia wyników odcinka testowego, właśnie odcinka kwalifikacyjnego. Najpierw na dwóch przejazdach free practice Miko z Szymonem ustanowili odpowiednio pierwszy i potem drugi czas, by ostatecznie na tym kwalifikacyjnym zająć trzecie miejsce, więc być trzecim do wybierania pozycji. Najszybszy w kwalifikacjach był Nikołaj Gryazin z Konstantynem Aleksandrowem. Oni o pół sekundy zostawili w polu pobitym Matza Ostberga z Torsteinem Eriksenem. Miko do Ostberga stracił zaledwie 0,1 sekundy. Bardzo, bardzo ciasno, jak zawsze na tych kwalifikacyjnych odcinkach. Potem mieliśmy wybór pozycji startowych i tutaj jest mała niespodzianka. Nikołaj, który wybierał pierwszy, wybrał pozycję numer 2. Zaraz za nim poszedł Mats Ostberg, zapytany przez komentatora z Eurosportu, którą wybiera pozycję. Powiedział, że w sumie to nie wiem, nie zastanawiał się nad tym. Na co korespondent Eurosportu stwierdził, to ja bym na twoim miejscu wybrał trzecią. Mats, dobra, to ja biorę trzecią. No i przykleił swoje nazwisko na tej trójce. Nie wiem, na ile było to przemyślane, na ile był to po prostu show zrobiony przez Matsa, ale wyszło fajnie. Zaraz po nim przyszedł Miko, który zdecydował się na pozycję pierwszą. Zatem Miko z Szymonem pojadą jutro jako pierwsi. Jutro, dlatego że na tym właśnie super odcinku specjalnym Rabocsi z Ring jechali w kolejności odwróconej od najsłabszych załóg do najmocniejszych, a czołówka jechała według zajmowanych miejsc w Mistrzostwach Europy. W związku z czym, ponieważ jeszcze na dodatek na tym odcinku jechali zawodnicy w parach po dwie załogi naraz, to Miko zamykał przejazd odcinka Rabocsi z Ring w parze z Andreasem Mikkelsenem. Ale ani jeden, ani drugi z nich nie okazał się na tej próbie najszybszy. Najszybszą parą, najszybszą załogą okazał się Nikołaj Gryazin z Konstantynem Aleksandrowym. Oni pokonali tą próbę w minutę 39,3 sekundy, a Miko z Szymonem i Efren Larena z Sarą Fernandez zanotowali egzekwo drugi czas, 0,1 sekundy za nimi. No to już wiecie, że Miko wygrał swoją parę z Andreasem Mikkelsenem i to nie tylko on wygrał z Andreasem, nie tylko Efren Larena wygrał z Andreasem. Z Andreasem wygrał też Simone Campadelli z Tanią Canton. Oni, czyli załoga druga z duetów MRF, zajęli czwarte miejsce na tej próbie. Andreas Mikkelsen z Eliotem Edmondsonem piąte, Erik Zaj z Indriszką Żakową szóste miejsce, Norbert Hercik z Ramonem Faranczem, czyli faworyci gospodarzy, dopiero siódme miejsce. Dopiero, no to jest 0,7 sekundy, to naprawdę jest bardzo niewielka strata i przy charakterze tej próby, typowa taka próba kajodesowa, bardzo ciasny tor, chociaż bardzo ładny tor, ciekawy, tak bym powiedział, że obok naszych Mikołajek mógłby spokojnie sobie ten tor być uznawany za bardzo atrakcyjny taki OS pod kibiców, świetny zresztą dla kibiców i myślę, że tak naprawdę prawdziwe ściganie, no to będziemy mieli jutro. Jutro czeka na nas 6 odcinków specjalnych, zamkniętych w 2 pętle po 3 próby i to dopiero będzie prawdziwe ściganie. Oczywiście z jutrzejszych odcinków też przygotuję dla Was takiego krótkiego vloga, więc jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się na rajdzie Węgier, pamiętajcie, żeby przycisnąć dzwoneczek notyfikacji, no i oczywiście subskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie i kciuka w górę również zostawcie, jeżeli podobał się Wam tego typu materiał. Do zobaczenia, do jutra.